Dzień dobry, witam z zamku w Malborku ze mną pan Sebastian Skoczeń. Dzień dobry. Postać tak naprawdę czy pan aktor wcielający się w postać króla Jagieły. Panie Sebastianie, czy rola ciężka do podjęcia? Nie wiem, czy ciężka na pewno fantastyczne wyzwanie dla aktora. No, Jagiełło był fantastyczną postacią, wielkim królem, wielkim strategiem. Więc jest to taka, no jest to na pewno duże wyzwanie, ale też fantastyczna przygoda, aktorska. Czy musiał się pan, wcielając w rolę, przejść jakąś metamorfozę, zapuścić włosy, czy już taki look był wcześniej? Zapuściłem włosy, tak. Czy zdradzi Pan nam cząsteczkę tego, co się wydarzy w czwartym sezonie, czy e, Władysław Jagiełło nas zaskoczy sobą, czy będzie to typowo e, ukierunkowane historycznie? No, na pewno serial opiera się na faktach historycznych, więc tego nie unikniemy, no, ale na pewno będzie wiele takich wątków, które są ewidentnie wymyślone przez scenarzystów, no, gdyż no, nie, nie wiemy, jak tak naprawdę wyglądało życie na dworze, nie znamy wszystkich intryk, więc te rzeczy są wymyślone, ale są bardzo dobrze wymyślone i bardzo dobrze poprowadzone i jeszcze lepiej zagrane przez moich kolegów i koleżanki. A kiedy Panu zaproponowano e, rolę króla, e, wiedział pan, że od razu ją przyjmie, czy były jednak takie e, przemyślenia, że może jednak to nie dla mnie, czy jednak bierzemy? Nie no, absolutnie e, byłem zachwycony tą propozycją i no, uważam, że to jest taka wygrana w totolotka. A z ekipą e, tutaj praca na planie jest, e, że tak powiem, przyjemna, czy są na przykład niektóre jak, czasami zgrzyty? Nie, nie zdarzają się zgrzyty. Przynajmniej ja nie byłem ich świadkiem. No, mamy bardzo dobrą, zgraną ekipę. Pracujemy ciężko, ale też potrafimy z tego czerpać radość i przyjemność. Dziękujemy ba panu bardzo.